Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, zrobiłem sobie od ostatniego odcinka mały progres w najnowszym Need for Speedzie, ponieważ chciałem sobie badać pewne mechaniki, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Natomiast spokojnie, nic tutaj fabularnego was nie pominęło, tak w ramach uspokojenia wam to od razu mówię. Natomiast jak widzicie, przed nami środa, w której pierwszy raz będziemy mieli okazję zdobyć furę. A w tej grze tak niesamowicie ciężko zdobywa się kasę, że zdobycie nowego auta za friko zdecydowanie jest ofertą kuszącą. Tą kasę, którą zdobyłem w tych zawodach w poprzednich dniach, przeznaczyłem na ulepszenie mojego auta, które doskonale już znacie. Mamy go w klasie A, więc mogę sobie wyścigi w klasie A rozgrywać, tak więc moi drodzy, stawiajcie łapki w górę, jeśli wam się odcinki z Need for Speeda podobają. No a my wybieramy sobie już te zawody. Pojawiło się wydarzenie z samochodem do wygrania! Wystartuj w nim i powiększ swoją kolekcję o nowe cacko. Dobra, lecimy sobie. Sam jestem tych zawodów bardzo ciekaw. Yo, jak ta moja kura znosząca złote jajka? Wiesz, jakie to jest wymagające? Czarny koń? Wcale nie lepiej. Chcesz ze mnie zrobić maszynkę do pieniędzy. Skoro już o tym mowa, szykuje się dziś ważne wydarzenie. Można się nieźle obłowić. Do wygrania jest... Zaraz umrę z ciekawości. Samochód. No kurde, mógłby się nam przydać. Widzisz? Ze mną nie ma rozczarowań. Tym razem. A, zapomniałam. Jest jeden haczyk. No jasne. Nic poważnego. Wpisowe jest po prostu większe niż zwykle. Jak bardzo? Bardzo. No, do powodzenia. Na razie. Jak widzieliście, było blisko tutaj, żeby nas dorwała policja. Na szczęście w tej części a policja działa troszeczkę inaczej i zanim w ogóle się zorientują, że my to my, to jesteśmy czasami w stanie im uciec. I jak widzicie, mamy do wygrania amerykańskie auto, a zawody to rozruba, tak więc powinno być łatwo. Zakładamy się o 450 dolców i rozpoczynamy zabawę. Do pokonania wynik 121320. Raczej nie powinno być z tym większych problemów. Check it out, listen up! Next up is the test to see who's the best. Let's see who got the whole city on lock. Rev up, gear up, burn out, let's go! Rozróbę doskonale powinien się już kojarzyć z Need for Speeda Paybacka, czyli na dobrą sprawę są to zawody, gdzie musimy driftować, rozwalać różne beczki, skakać, no i nie mamy rywali, mamy z góry ustalony tutaj, jak widzicie, wynik, który trzeba pobić. Ja sobie przestawiłem w ogóle poziom trudności na średni, ponieważ chciałem zobaczyć, czy poziom trudności ma jakiś wpływ na to, jakie nagrody dostajemy, jak wygląda walka z policją, czy chociażby jak wygląda przeciwnik, kiedy jest poziom niższy, i powiem wam szczerze, że kompletnie nie czuję różnicy między poziomem najwyższym a tym poziomem średnim. Są zawody, w których przegrywam, są zawody, które z łatwością wygrywam, różnie to bywa, natomiast szczerze powiedziawszy, więcej zawodów przegrałem na poziomie średnim niż na tym najwyższym, tak więc wydaje mi się, że to jeszcze nie jest tak dobrze zoptymalizowane. Trzeba będzie poczekać na jakieś pewnie jeszcze update'y w dniu premiery. Wcześniej jeździłem właśnie na poziomie najwyższym te zawody już, bo są to zawody, które też można w nieskończoność powtarzać, żeby sobie też troszeczkę kasy nafarmić, potrenować. I tam też udało mi się z łatwością przy pierwszej próbie wygrać, tak więc są to zawody w miarę łatwe i ogólnie tutaj my jeździmy sobie autem na poziomie A, wcześniej ten samochód był w klasie B. Powiem wam, że najlepiej i najsensowniej by było mieć auto w każdej klasie i dodatkowo też jeszcze ich odpowiedniki pod drift, czy właśnie pod tego typu zawody. Ja sobie ten samochód ustawiłem tak, no i pod wyścig i pod drift, ale wiadomo, jak ktoś jest pod jedno i pod drugie, to na dobrą sprawę pełnego potencjału nie jesteśmy w stanie wykorzystać, nie? Zarówno w jednych, jak i drugich zawodach. Jak tylko troszkę więcej kasy sobie uzbieram, to też zrobię sobie jakiś driftowóz właśnie, aby
do tych zawodów, czy właśnie do driftu się nadawał. Ale jak widzicie, nie jest źle, nie? Już mamy zdecydowanie wynik tutaj uzyskany. Nawet będziemy mieć dosyć duży zapas. Może jak widzicie, nie jeżdżę jakoś super, nie? Ja próbuję driftować, ale to nie zawsze wychodzi. Mówię, to jest akurat uniwersalny samochód i to też to jest na pewno widoczne. Dobra, i jest meta. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądało podarowanie auta. Czy dopiero w garażu go dostaniemy, czy tutaj już? Hey, you driving like you stole it. I like your style. Hey, Speedy! Pamiętasz, jak mówiłam, że mogę ci załatwić jakąś robotę? Tak. Masz coś dla mnie? Pewnie. Mam McLarena P1, którego trzeba odebrać i odstawić na miejsce. Wchodzisz? Żartujesz? Kto by nie chciał poprowadzić takiego wozu? No to masz szczęście! Wysyłam ci lokalizację. Jadę. Jak widzicie, mamy czwarty poziom obławy. Tak więc tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Wracam już do domu. Rydell siedzi jeszcze w garażu i ogląda mecz Spinsów. Och, super. Oby wygrali. Nie wiem, czemu się dręczy tym zespołem. Nie mogą się odnaleźć od lat 90. Trzeba szanować jego oddanie. Wierny po grób. O, urocze. Cały Rydell. O, nie mogę z wami. Chyba wam wyhaftuję poduszkę. Na razie, Tess. Ale bardzo, ale to bardzo kusi mnie, aby pojeździć sobie... O kurde. Nie, najgorzej. Kurde. Mogłem jechać. Aj. Kolejną bezmyślną kawalię. Mitsubishi. Ale dobra, jedziemy sobie w kierunku tej P1, bo z chęcią bym sobie pojeździł w końcu jakimś nowym autem. A przy okazji spróbujemy uciec z policji. Zresztą nie będzie łatwe, bo zobaczcie, jaki my mamy poziom. To już śmigłowiec lata, pełno tutaj jednostek zaraz się pojawi. O kurde, to się ładnie spakowałem. Ja mam tylko nadzieję, ten samochód już jest w garażu u nas i czeka na nas, że nie jest on tutaj na szali. W pojedynkach z policją, jak gotówka. Aj! Kurde! Jedź, jedź, jedź! Niestety tutaj trzeba uważać, nie mam żadnych... O kurde, nie! Dobra. Dobra, lecimy. Jest przypał, mamy połowę paska zdrowia. Nie mam żadnych dodatków, które by mi auto naprawiało. Przejazd chyba też nic nie da. Nie. Niedostępna jest. No to musimy uciekać. Fuck. Dobra, jedziemy górą. Do wszystkich jednostek. Blokada rozstawiona. Centrala, spróbuję manewru na ręcznym. No, to zdecydowanie wam się udało. Co on zrobił? No nie, skupiliśmy cel. Ścigany wóz właśnie gdzieś w University Center. Uwaga, uwaga, uwaga. Aj, dobra. Spadamy stąd. Ale lipa, zepsułem to totalnie. Już mogłem tej... Jesteśmy na miejscu. Siedzieć w P1-ce. To łamaga nie zdaje sobie sprawy, że możemy ją gonić dalej. Niedługo wypadniemy z tego cholernego pościgu. Dobra, chyba gubimy ich. Jedziemy na wprost. Dobra, pięknie. Porobieni. Nie ma szans, że nas dogonią. Dobra, tylko teraz, żeby nam z przeciwka nie wyjechali. Ale, kurde, niestety, jak dowozimy te auto, to też bardzo często nas policja goni. Czekajcie, czekajcie, czekajcie.
zrobimy te łajce. Mamy to, pięknie. Jak widzimy na minimapce, że te ich macki tutaj nas dosięgają, to nawet jak jesteśmy gdzieś niewidoczni, to pościg się wznawia, więc trzeba na to uważać, ale nie napawa mnie optymizmem to, że bardzo często jak bierzemy jakieś auto do odwożenia, to goni nas policja. Opcje są dwie, albo czasówki właśnie, albo goni nas policja, nie? Zobaczymy, co tym razem będzie. Oby nie było policji, bo no przy takim poziomie to jest przypał, nie? Dosyć duży. Dobra, w końcu zmiana auta. Już się zasiedziałem w moim Mitsubishi. Hej, Tess. Co? Od razu zjawiły się gliny. Co? Dziwne. Muszę lecieć, moje zamówienie! Ja pierdziele! Jak ja bym taki samochód miał do tutaj wyścigów normalnie na co dzień, to by było takie OP, że sobie nawet sprawy nie zdajecie. Ja pierdzielę, co tu się wyprawia, zobaczcie, w ogóle ten samochód tak niesamowicie się prowadzi. Oj, dobra, lecimy, ja się nie zatrzymuję, nie dogonią nas, nie ma opcji. Już nie możemy tego auta uszkodzić, ja chcę, by dostać maksymalną kwotę. Nie, no oni są bez szans, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Właśnie nam uciekł na Southland Drive. Kurde, chciałbym takim samochodem sobie jeździć teraz. Normalnie w fabule. Pojedziemy tutaj, żeby go nie uszkodzić. Centrala, kończę pościg. Podejrzany wóz zwiał. Oj, nie będzie przypału? Nie, dobra. Oni mają takie kilka sekund, żeby ogarnąć, czy ten samochód, który widzą, jest ścigany. I fajnie, że to nie działa tak jak w hicie, że od razu do nas gonili, nie? I się rzucali, tylko mamy tutaj chwilę, żeby jeszcze zareagować. Odpowiedni timing tutaj zastosować. No ale dobra, mamy 5000. Fury Rydela, potrzebna podwózka? Hej, tu Justicia, jesteś w okolicy? Podrzucić cię gdzieś? Tak, i to szybko. Wyślij namiar. Świetna robota, klient bardzo się ucieszył. Robiłam, co się dało, biorąc pod uwagę pościg. Co się stało do cholery? A, no tak, to! Jeden znajomy drifter szukał dublera do swojej akcji marketingowej. Pomyślałam, że ty się świetnie do tego nadasz. A gliny? To chyba byli statyści. Ale wyglądało jak na serio, nie? Jestem pewna, że to było na serio. Nie, to wszystko było na pokaz! Efekty specjalne, dźwiękowe, wiesz. Dobra robota, niedługo znowu się odezwę. Czas, aby to miasto zaczęło zmierzać ku świetlanej przyszłości. Takiej, w której dzieci będą mogły bezpiecznie chodzić ulicami nocą, w której matki nie będą musiały wracać do domu przed zachodem słońca i w której sąsiedzi w podeszłym wieku nie będą się bać mroków nocy. Holden Parker III zamierza postawić więcej latarń ulicznych, aby nasze miasto naprawdę zabłysło. Nazywam się... Ale lipa, kurde, no! I dopilnuję, aby wasze Znowu. Ciężko zarobione pieniądze zapewniły Gonitwa. Lepszą, świetlaną przyszłość. Życie jest trudne, ale dzięki pieniądzom może być o wiele łatwiejsze. Zachęcam do wspierania mojej kampanii. Co ten gość wygaduje? To nie jest Lakeshore, które znam. Kurde, jeszcze źle pojechałem. Jednostka przeszkodująca do doba załatwić. Słuchajcie, rozpędzimy się, żeby ich tutaj... Pokażcie mi, gdzie ja mam jechać tutaj, ale lipa. Kurde, mamy niestety dosyć mało czasu,
Nie wiem, jeśli mi się uda tutaj zgubić policję, jeszcze dojechać, żeby wykonać tą misję taksówkarską, to ja będę naprawdę w niesamowitym szoku. Paniak już dalej nie pojedzie. Okej, wyeliminowano gliniarza. Dobra, jest szansa, żeby się tej policji pozbyć. Ale jadę naokoło, więc... Nie wiem, czy ja zdążę. Wkurza mnie to, że jak się te, wiecie, takie misje poboczne odpalają, typu... Właśnie, próba prędkości, to zobaczcie, że GPS nam się odpala i przez to można się czasami pogubić. Jak się jeszcze mapy nie zna, kolczatki na drodze. Co tu się wyprawia? Podejrzany wóz właśnie nas zgubił w University Central. Więc mamy minutę, żeby dojechać do celu. Rozglądajcie się, znajdźcie te łańce. Zauważam. Nie, dobra, jest okej. Jesteśmy w domu. Nie jesteśmy klinem! Tylko pojedzam! Osiem sekund. Ale już widać znacznik z daleka. Damy radę. Dobra, jesteśmy. 11 sekund zostało. Dzięki. Gliny się nie patyczkują. Zawsze chętnie pomogę innemu rajdowcowi. To się chwali. Ale niestety teraz już nie będę się z nimi ścigał. Dokąd cię zawieźć? Do kryjówki. Się robi. No spokojnie sobie pojedziemy. Za co cię zatrzymali? Nie tyle zatrzymali, co próbowali staranować. Zmuszali do hamowania spiskiem i przeklinali tak, że moja abuela by się zarumieniła. Czyli przed nimi uciekasz. Tak, a ty mi właśnie w tym pomagasz, więc mam nadzieję, że masz dobrego prawnika, Guay. Nie dam wziąć się żywcem. Jestem z tobą do samego końca, słonko. Wszystko gra? Dziwnie się na mnie patrzysz. Ja cię znam. No pewnie. Jestem Justicia. Miło cię poznać. Coś ci się stało w głowie? Obserwuję cię na Insta. Jesteś punk funk diva. Uwielbiam twoje posty. Dzięki wielkie. Staram się tylko być sobą, wiesz? Długo mi zajęło odnalezienie mojego prawdziwego ja. No, to widać. Uwieczniasz w Lakeshore takie prawdziwe chwile. Radosne, ludzkie. Konieczność przedstawiania się jako mężczyzna w mojej społeczności, ten niepokój. Bałam się w ogóle wychodzić z domu. Dlatego teraz żyję swoim życiem, rozwijam swoje pasje i pomagam innym robić to samo. Udało się, jak widzicie, jakoś tutaj ominąć. Musiałem jechać... W końcu jakiś duży skok! ...po bezdrożach. Też przydała być jakaś fura na offroad, szczególnie tych misji taksówkarskich, których trzeba omijać policję. No i będziemy mieć pewnie nową kryjówkę, odblokowaną, więc warto to było zrobić. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Celebrytka w mojej furze. Hej, słonko, dzięki za pomoc. To co, jesteśmy kompadres na wieki, ha? Lojalność rodzi lojalność. Czasami. Różnisz się od innych osób, serio. Podoba mi się to. Dzięki? To komplement. Wpadaj, kiedy chcesz. Mi casa es su casa. Okej, odblokowano nową kryjówkę. I jak widzicie, to jest ten wóz, którego wygraliśmy w tych pierwszych zawodach. Po wejściu do garażu automatycznie tutaj jest u nas i możemy go oczywiście, jak każde auto, które kupimy czy wygramy, sprzedać, ale jest to kompletnie nieopłacalne. Zobaczcie, ten samochód jest wart 10 tysięcy dolarów. Tak więc na dobrą sprawę tyle możemy wygrać w jednym wyścigu zwykłym. Tak więc nie jest to kompletnie opłacalne. A jako, że jest on w B-klasie, to stwierdziłem, sobie go lekko tutaj zmodyfikujemy i będzie nam służył po prostu do zawodów w klasie B, a tak więc zostanie z nami na stałe. No i jak widzicie, tak wygląda ten pojazd. Możemy sobie do niego zamontować kilka bodykitów.
I naprawdę całkiem fajnie tutaj on już standardowo wygląda. Zobaczcie, możemy sobie go jeszcze w taki oto sposób przerobić. Wiem, że to, co teraz zrobię, jest kompletnie nieracjonalne, ale słuchajcie, raz się żyje, kaski troszeczkę wpadło, tak więc zakupimy sobie ten body kit i pojedziemy zaraz na zawody. No i lecimy, moi drodzy, w końcu nowy samochód do upalania. Oglądałeś wczoraj mecz Spinsów? Oglądałam skróty na telefonie. Dla odmiany nawet nieźle grali w obronie. A nie mówiłem? Początkowo było kiepsko, ale wzięli się w garść. Może przebiją barierę 500 punktów w tym roku. No wiesz, praca zespołowa czyni cuda. Chyba można z tego wyciągnąć jakąś naukę. Widzimy się wieczorem w warsztacie. Kurczę, powiem wam, fajnie, że go w sumie mamy, bo kiedy sobie ulepszyłem Mitsubishi, zwiększyłem mu moc, no to automatycznie leciał do klasy A. I mógłbym wyciągać części, natomiast jest to o tyle problematyczne, że jak już raz wyjedziemy do trybu swobodnego z garażu naszego, no to nie możemy tych części w trybie swobodnym wymieniać. Jak mamy auto klasy B czy A, A+, no to przed zawodami możemy sobie w tym garażu podziemnym auta wymieniać, tak więc fajnie właśnie mieć każdej klasy auto. Zresztą zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, moje auta, teraz nam się pojawia zakładka i możemy sobie auta wymieniać. Gdybym miał auto w klasie A, no to nie mogę tutaj zdemontować części w nim, nie? Samochód nie jest wymaksowany w klasie B, więc może być ciężko. Ale lubię te zakłady, powiem wam. Znaczy, lubię je wygrywać, nie? Jak przegrywamy te zakłady, to troszeczkę... Aj, tutaj jest... Troszkę inny, szybki start. W innym miejscu. O kurde. No powiem tak, zawsze mi się auta amerykańskie kojarzyły z tym, że nie skręcają. Ale to jest Need for Speed, tutaj wszystko działa inaczej. A pięknie, zakładzik wygrany już na pewno. Ale zrobiłem to naprawdę niecelowo, wjechała mi tutaj przed maskę. No a mamy tutaj wóz naprawdę potężny. Więc nie miała z nami szans. A co ja, jakiś gorszy czy co? Czuję się obrażony. Ale to miasto, powiem wam, swoim klimatem mnie zadziwia. To samo jak się wejdzie w jakieś takie uliczki klimatyczne, aż chciałoby się na moment zatrzymać, popodziwiać to wszystko. Widziałam, jak jeździsz. W końcu przegrasz. Kurczę, całkiem fajnie tym autem się jeździ. Myślałem, że ta inwestycja w body kit będzie dosyć nieracjonalna. Ale jak auto dobrze jeździ i do tego jeszcze dobrze wygląda, faktycznie w tych zawodach klasy B będzie można je wykorzystać. Powiem wam, że nawet lepiej w zakręty wchodzi niż moje Mitsubishi. No zobacz, jakie my tu mamy ulice klimatyczne. Nie no, postarali się naprawdę bardzo ładnie to miasto oddać. No i tam się męczą z policją. Dlatego mnie nie mogą dogonić. A teraz tam policja osiadła na ogonie. Trzeba będzie się ich zgubić. Uciekamy policji teraz. Na szczęście pierwszy poziom, tak więc raczej nie powinno być tutaj problemu. Centrala, patrol przyłącza się do pościgu. Do wszystkich jednostek, ścigany wóz wjechał do Westbrook. Zobaczcie, jak to miasteczko tu ładnie wygląda, te obrzeża. Nie no, jestem naprawdę zakochany. Koniec akcji.
Ej, jak burmistrz będzie nas tak dalej nękać, mogą się przydać nowe źródła dochodu. Nawet nie zaczynaj, proszę. Już o tym gadaliśmy. Nikt nie będzie płacił za transmisję z warsztatu. Mamy kamerę w warsztacie? Widać mnie? Nie, to znaczy... Nieważne. Masz dla mnie robotę? Mam Mazda RX-7, którą trzeba dostarczyć. Wysyłam ci pineskę. No nie mam pytań. Nie dość, że jeździliśmy... No z waszej perspektywy pierwszy raz Mitsubishi w bodykicie po tuningu. P1. Tutaj jeszcze mamy nowy amerykański wóz, to jeszcze nam dane dzisiaj będzie pojeździć Mazdą RX-7. A mówiłem wam, że w moich odcinkach nie będzie brakowało różnorodności, jeśli chodzi o auta. I proszę bardzo, pierwszy odcinek po wypowiedzeniu tych słów i już na grubo. Jest i ona. Ale ona cudownie wygląda, kurde. Gdyby nie to, że tak ciężko kasę zdobyć, to pewnie już dawno bym ją miał. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że twórcy robią wszystko, co w ich mocy, abyśmy w danym tygodniu mieli tylko jedno auto. Tak to wszystko zostało zorganizowane, że naprawdę ciężko. Nawet robię jakieś misje poboczne, jakieś kurde billboardy zdobywam, jakieś znajdźki. A i tak ciężko o to, aby jakiś sobie samochód kupić. No taka tutaj Mazda kosztuje pewnie z 50 koła, tak więc naprawdę to jest dosyć duża suma. No też, żeby wygrywać w zawodach, musimy te auta nasze, które mamy aktualnie, troszeczkę ulepszać. Ja w ogóle, moi drodzy, chciałbym sobie zrobić zdjęcie na miniaturkę tej Mazdy. Czekajcie, wjedziemy sobie tutaj na prostą. Kurczę, pierwszy raz używam trybu fotograficznego i powiem wam, że jestem w szoku, jak tutaj jest niewiele opcji w porównaniu do innych gier i mam nadzieję, że to zostanie poprawione wraz z jakimś update'em, bo zwróćcie uwagę, że mamy tylko możliwość ustawiania ogniskowej, głębi ostrości oraz nasycenie mamy i kontrast, tak więc czekajcie, sobie tutaj odpowiednią tylko zrobię fotkę pod miniaturkę. A wy pewnie już ją widzicie, oglądając ten odcinek. No widzicie, mamy tutaj nasycenie możliwe do zmiany. I tak wygląda sterowanie, nie? Możemy sobie, zobaczcie, tutaj zbliżać. Możemy sobie oddalać. No po prostu możemy się tutaj poruszać, nie? W każdą możliwą stronę, ale no dosyć ubogo to wygląda. Czekajcie, wam pokażę jeszcze ten samochód tutaj, jak już jesteśmy w trybie foto. Fajnie nam się takie pojawiają te, nie? Zobaczcie, takie jakby z anime. Efekty prędkości. No i to jest dokładnie ta Mazda, którą już wcześniej widzieliśmy w garażu, jak kupowaliśmy auto, ale no wtedy nas, i w sumie teraz też, nie było na to stać. Tak wygląda, zobaczcie, wnętrze auta, tak wygląda kokpit. No nie możemy tutaj przełączyć się na kamerę z pierwszej osoby, tak więc mogę wam tylko w taki sposób tutaj pokazać, jak wygląda kokpit w najnowszym Need for Speedzie. Ale lecimy dalej, moi drodzy. No niesforne, stary RX-7, no ale tak już jest, jak jeździmy gotowymi autami, nie? Nie możemy sobie ich pod siebie ustawić. I czasami te auta gotowe sprawiają problemy. Chociaż ta P1 była wyśmienita w prowadzeniu, powiem wam. A to też zdecydowanie inny samochód, nie? Mazda dostarczona. Trudno się było z nią pożegnać. Już? Pojedź tak w Grandzie, a samochód jest twój. Hej, nie zapeszaj. Nie, masz talent. Nawet test jest pod wrażeniem, a ona jest... No wiesz, jak... Zdecydowanie tak. O, ten twój pomysł na rozreklamowanie warsztatu. Jaki pomysł? Może dałoby się wykorzystać tę kamerę. Ja pod maską smaruję... Na litość boską, przestań! Ciekawe, czy adres Ostrefury.com jest zajęty. Nie googlaj tego. Dobra, moi drodzy, to by było teraz tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Było sporo autek, tak więc dawajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. No a teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!